ciebie serdecznym wołaniem. Ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie, bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem. Ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Pamiętam to miasto i miasta wokoło, i lasy, i rzeki, i wsie, i radość dzieciństwa, i miłość młodości. Szczęśliwe to były te dni, i radość dzieciństwa, i miłość młodości. Szczęśliwe to były te dni. Hej, tam gdzieś na wody, siada na koń kozak młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, pomijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ona jedna tam została, jaskółeczka moja, moja mała. A ja tutaj w obcej stronie dniem i nocą tęsknię do niej. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze, już jej nigdy nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń.
Dziękujemy bardzo. Proszę już o oficjalne otwarcie 6. Międzynarodowego Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich pana profesora Henryka Słowińskiego, honorowego prezesa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, zarazem żołnierza i prezesa 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Zapraszam także posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Michała Jarosa. Wielce szanowni kresowianie i zaproszeni goście. Spotykamy się już po raz 6. tu w Świątnikach u stóp Matki Bożej Niewielkowsko-Świątnickiej. Jest nas pokaźne grono, co świadczy, że pamiętamy, skąd tu przybyliśmy i że chcemy upamiętnić opuszczone przez nas Kresy. Życzę Państwu miłych spotkań, wspaniałych przeżyć i otwieram 6. Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów. Uważam je za otwarte. Szanowni Państwo, dostojni goście, czcigodni księża, panie prezesie, panie generale, drodzy kresowianie, bo przecież nie wszyscy są i pochodzą z Wołynia, ale wszyscy Kresy wspominamy i Kresy zawsze z rozrzewnieniem będziemy o nich będziemy zawsze pamiętali. My w Sejmie też pamiętamy. Pamiętamy o tych trudnych chwilach. I wreszcie mogę powiedzieć z dumą, Sejm Polski uchwalił uchwałę, a nawet ustawę, której w treści jest zawarte słowo ludobójstwo. Nie żadne znamiona, tylko ludobójstwo, tak jak to było naprawdę. To się stało, ale przecież pamiętajmy, że Kresy to też to wiele wspaniałych chwil, wspaniałych ludzi dla polskiej historii. Dlatego w Sejmie zeszłej kadencji, w tej kadencji funkcjonuje Zespół do spraw Dziedzictwa Kultury Ziem Wschodnich w dawnej Rzeczypospolitej. Dla nas to jest ważne. Ja jestem tym następnym pokoleniem, które od pokolenia, celowo powiedziałem, pana generała i pana prezesa przejmuje pałeczkę. My będziemy pamiętali o okresach i nasze następne pokolenia nie tylko przekazywali tą wiedzę, ale też przede wszystkim będziemy chcieli ich rozkochać w Kresach, tak jak ja się rozkochałem i tak jak moje pokolenie, które wraca do tego, co było kiedyś. Wraca do Kresów, przyjeżdża na Kresy, ale też wspomina te dobre chwile i te złe też, bo o nich należy pamiętać i nigdy nie zapominać. I my jesteśmy tym nowym pokoleniem, które będzie tu, składam przed Państwem taką obietnicę, tak jak co roku się spotykam, a jestem tu z Wami 6. raz, że będziemy o tym pamiętali, będziemy o to dbali. Jak tylko będę mógł, zawsze będę z Państwem na takim spotkaniu Wołynian, ale też ludzi, którzy kochają Kres. Zajaśniałaś jako zorza w duszy mej zaraniu. Od dzieciństwa byłaś u mnie słodkim miłowaniu. Serce moje, jak tak tęsknie, rwało się do ciebie. Ukochana matko moja, królująca w niebie. Ach, ja kocham ciebie bardzo, matko moja droga. Kornom składam ci podziękę, żeś mi dała Boga. Serce moje, jak tak tęsknie, rwało się do ciebie. Ukochana matko moja, królująca.
Czuwaj, Matko, Tyś nade mną, mamy wśród nas Pana. Bądź strażniczką mego serca, o niepokalana. Serce moje, jak tak tęsknie, rwało się do Ciebie. Ukochana Matko moja, królująca w niebie. Dzisiaj mi już żadna siła wiary nie odbierze, bo nade mną czuwa Matka miłująca szczerze. Taką Matkę mieć i kochać, ach to szczęście rzadkie. Dzięki Tobie, dobry Panie, dzięki za Twą Matkę. Taką Matkę mieć i kochać, ach to szczęście rzadkie. Dzięki Tobie, dobry Panie, dzięki za Twą Matkę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Moi drodzy, wielka rodzina kresowa. Z całego serca wszystkich Was witam tu w obecności Matki Bożej Świątnicko-Niewierkowskiej. Na tym kolejnym naszym spotkaniu, które uczy nas pamięci i trwania zarówno przy Chrystusie, Maryi, ale też i przy tych wszystkich, których nosimy w sercu. A to, co powiedział pan poseł, przychodzą tu myśli, które do młodych skierował papież Franciszek, że ci, którzy już znają tylko kresy, życie na kresach i wszystkie wydarzenia historyczne od dziadków, papież Franciszek zachęca młodych, idźcie do dziadków, uczcie się od nich pamięci. I myślę, że będę wyrazicielem tych, którzy przyszli też tutaj uczyć się pamięci o braciach i siostrach, o wszystkich wydarzeniach na kresach, o wszystkich wywózkach, o represjach. To wszystko będzie trwało. Ta przenajświętsza ofiara, jak i jutrzejsza, jest sprawowana w intencji tych, których mogiły są rozsiane tam na kresach, którzy pozostali w tych nieznanych grobach i miejscach, którzy zostali zamordowani przez UONUPA podczas pamiętnych dni roku 43 i późniejszych, tych, którzy walczyli o wolność kresów, o wolność naszej ojczyzny. Mamy w pamięci naszych braci i siostry i na Wołyniu, i w każdym innym miejscu. Mamy w pamięci żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Mamy w pamięci cichociemnych. Ale też obok tej pamięci o zmarłych chcemy też pamiętać o tych już kresowianach, którzy spotykali się tu z nami poprzez te kolejne lata, ale którzy już odeszli, zabierając ze sobą swoje indywidualne historie, zabierając ze sobą swoje indywidualne przeżycia. Modlimy się też za tych, którzy przeżyli i są żywymi świadkami i uczą nas dzisiaj, czym jest Bóg, honor i ojczyzna, i pomagają przywracać pamięć. Te wszystkie intencje chcemy złożyć podczas tej przenajświętszej ofiary za przyczyną braci kapłanów, którzy posługują kresom, byli na kresach i są też żywymi świadkami
tej historii, która wciąż się tworzy. Umiłowani w Chrystusie Panu, wymienieni przed Eucharystią, przedstawiciele wszystkich instytucji samorządowych, parlamentarnych, wojskowych, czcigodni kapłani. Więcej wasz mama nie miała? Tak wschodnio, tak serce, może szorstkim mówieniem, z obfitości serca mówią usta. I tak było, że właśnie ktoś najpierw, ja więcej, ale potem się serce uspokaja. I drodzy kapłani, księże Zbigniewie, Piotrze, Waldemarze, Wacławie, jak cztery strony świata, dzisiaj ze świątnik wyniesiecie tą iskrę miłosierdzia, dobroci. A pięciu księży, tak jak pięć palców jednej ręki, ręki, która błogosławi, czyni dobro. Ten symbol niech będzie dla nas dzisiaj szczególnym darem. Jak to jest? Trafiliśmy na te ziemie odzyskane. Biskup świętej pamięci Tokarczuk mówił, że te ziemie, ci, którzy ze wschodu przyjechali, tak jak na lotne piaski. W Ewangelii dzisiaj było budować na piasku. Na lotnych piaskach, jeszcze nie zakorzenieni. Ale próbujemy to od lat tutaj zaszczepić to dobre, co przywieźliśmy ze wschodu. Tak to jest, że 80% ludzi, z badań to wynika, mają negatywne nastawienie do drugiego człowieka. Popatrzmy na nasz przerażający, można powiedzieć. To co, 20% to my jesteśmy. 80%, słuchajcie, no tak, na przykład spotyk, o, do koleżanki, cześć, ale się ubrała. 80%, no chyba, że ktoś jest zakochany. Panowie, jak to było? Jak ją widzisz, to już nic nie widzisz. Zakochanie. I właśnie, kiedy się zaczyna uwiąc tarczy? Kiedy ktoś zamiast mówić, warczy. I dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy na spotkaniu miłośników Kresu, mamy przeradzać się powoli w miłosierników. A papież mówi, żebyśmy mieli spojrzenie jakie? Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II mówi o wyobraźni miłosierdzia. Jakie to jest istotne w życiu. Żeby mieć wyobraźnię miłosierdzia. Mówimy, jak komuś powierzamy samochód. Nie, lepiej nie, bo on nie ma, on bez wyobraźni jeździ. Właśnie to wyobraźnia miłosierdzia. A sługa Boży, biskup Pluta, mówił o patrzących oczach. Mamy się zapatrzyć. Eucharystia jest tym darem dla nas. Mamy ją przyjąć, mamy Eucharystią żyć tym dziękczynieniem. A kto dziękuje, to dwa razy prosi, żeby potem przenieść to na życie i czynić to miłosierdzie. Chodorów. Chodorowie. Tam byłem, no, krajobraz po bitwie. Widać, że jakby ta ziemia wydaje się przeklęta. Zostają niektóre domy, cmentarz zupełnie zaniedbany. Tak jakby ta ziemia potrzebowała jeszcze lat, aby ta krew, która tam została przelana niewinnie, która woła pomstę do nieba, została odkupiona. Promieniowaniem naszej miłości i miłosierdzia. No to właśnie, na koniec babcie. Czyń w kółku swoim, w rodzinie, gdziekolwiek jesteś w parafii. Czyń w kółku swoim, co Duch Święty podpowiada. A Pan Bóg potem wszystko to poskłada. Niech dar Eucharystii sprawi, byśmy żyli jej mocą i przemieniali nasze życie doczesne, na wieki. I kiedyś byśmy się z naszymi zmarłymi dostali i na wiek wieków śpiewali Alleluja. Amen. Oddając cześć Najświętszej Maryi, Pannie Matce Bożej, zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, a teraz usiądźmy. Ogłoszeń nie będzie, bo jutrzejszy dzień, tak jak dzisiaj się będzie rozpoczynał
właśnie tymi zapowiedziami prowadzonymi przez moderatorów, ale teraz właśnie nasi moderatorzy z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej chcieliby zabrać głos i pewne jeszcze informacje przekazać, dlatego bardzo proszę. Proszę Państwa, zapraszam na scenę pana Andrzeja Mazura. To jest nasz przyjaciel, przede wszystkim przyjaciel towarzystwa, a także administrator strony internetowej kresowianie.info. Zapraszam, bo mamy tutaj, w sumie to on ma dla tutaj księdza dziekana Zbigniewa prezent. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że mogę stanąć tutaj przed Państwem. Dziękuję bardzo, że mogę stanąć przed pasterzami duchowymi. I jestem tutaj z trzech powodów. Powód pierwszy, jeżeli bywało tak, ale również i teraz, że z okazji ważnych chwil, z okazji powrotów Polaków do ojczyzny, wota składane są w kościele, wota z okazji ważnych również uroczystości. Ja również takie wota chciałem złożyć. Druga sprawa, stowarzyszenie kieruje się pewną niepisaną zasadą, a mianowicie nie jest ważny kolor surdutu czy też kontusza, jaki się nosi. Ważna jest praca dla Rzeczpospolitej, ważna jest szabla dla Rzeczpospolitej. Ja taką szablę chciałem również złożyć. I trzecia sprawa, no niestety jestem tylko człowiekiem, sprawa osobista. Tutaj w kościele w Świątnikach na ścianie zobaczycie szablę. To nie jest szabla bezimienna, to jest szabla mojego kolegi z lat szkolnych, Ryszarda Zaręby. Czyż ja jego szablę mógłbym zostawić samą, osamotnioną? Nie. Drogi księże, proboszczu, chciałbym złożyć tą szablę w Twoje ręce z prośbą o skrzyżowanie jej na ścianie szabla mojego kolegi. Niech chroni te świątniki, niech chroni ten kościół, szkołę i jej mieszkańców. Kochani, to jest kolejny dar dla naszej Matki Bożej, Bolesnej Świętnicko-Niewierkowskiej. Nie przypuszczałem, że właśnie Rysia, szabla skrzyżuje się z tobą. Jestem za to wdzięczny. To, ja to powiem, to są te szable Maryi, które my mamy dumnie nosić, by właśnie z podniesioną głową wciąż nieustannie walczyć o to, co dobre, co piękne, co wspaniałe i co nas stworzy. Serdeczne dzięki za ten dar. Tam zawiśnie, w tych wotach, pośród wielkiej modlitwy ludu, który przychodzi do Matki Bożej i który wspiera. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Szanowni Państwo, uroczystości trwają 2 dni. Niestety nie każdy będzie przez 2 dni mógł być tutaj z nami. Dlatego chciałam podziękować razem z towarzystwem, skromnie, bo tylko dyplomami, ale tym, którzy są tutaj, którzy nam pomogli, którzy pomogli organizować świątniki, którzy nas wspierają. Chciałabym zaprosić tutaj i wręczyć chociaż tak symbolicznie dyplomy. A są to. Zapraszamy do nas posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Michała Jarosa. Zapraszamy pana generała dywizji Jana Kuriatę. Zapraszamy przedstawiciela powiatu wrocławskiego, pana Zenona Gali. Zapraszamy burmistrza miasta i gminy Sobótka, pana Stanisława Dobrowolskiego. Zapraszamy wójta gminy Kobierzyce, pana Ryszarda Pacholika.
Zapraszamy wójta gminy Żurawina, pana Jana Żukowskiego. Nie ma. Zapraszamy księdza Waldemara Szlachtę. Zapraszamy księdza Jana Bagińskiego. Zapraszamy księdza Piotra Grońskiego. A teraz chciałbym przeprosić za mój język czeski. Zapraszamy gości z Czech. Nowy Malin z Polek Wypalonych Opcji, Marek Stenzl, Združeni Wolińskich Cechu, Mirosław Nerad. Zapraszamy przedstawiciela Świebodzińskiego Związku Kresowian, pana Mirosława Algierskiego. Zapraszam przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział Brzeg, panią Alicję Zbyryt. Zapraszam przedstawiciela Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Brzeg Dolny. Zapraszam przedstawiciela klubu seniora z parafii świętego Kazimierza Królewicza we Wrocławiu. Zapraszam przedstawiciela wydawnictwa Bonami, pana Mieczysława Kuczyńskiego. Zapraszam panią Violettę Wawrzyniak, przedstawiciela Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Sportu. Teraz, proszę Państwa, prosimy tutaj o błogosławieństwo Boże. Słuchajcie, dziadków, tak papież wskazał młodzieży. I to, co dziadek mówił, że tak uczył. Nie pytać, a jak coś wiesz, to nie przekazuj dalej. Trzeba dzisiaj odczytać inaczej. Czyli pytać o wiarę, nadzieję, miłość, pytać. Jak iść przez życie, czyniąc miłosierdzie. I jak coś wiesz, to przekazuj. Przekazuj dalej. I z tym przesłaniem pokoju, miłości, radości chcemy wyjść dzisiaj. Bo często tak bywa w życiu, że marnujemy wiele rzeczy przez niewłaściwe podejście. Jesteśmy tacy niezdecydowani, tak jak narzeczeństwo. 7 lat ze sobą sympatyzowali w narzeczeństwie. I wreszcie ona taka bardziej, powiedzmy, aktywna mówi: słuchaj, może byśmy pomyśleli o małżeństwie. A on: a kto nas teraz zechce? No, żebyśmy nie myśleli w ten sposób, ale właśnie przejawili chęć aktywności. Niech Eucharystia, która daje moc, niech owa przeogromna moc trwa w nas i przemienia nasze życie. Byśmy szli i stawali się, oprócz tego, że miłośnikami kresów, kultury kresowej, stali się miłosiernikami w życiu. To jest najlepsze przesłanie, które przyjmiemy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo.
Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej święto, niech Bóg udzieli prawdziwej radości, szczęścia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Oto niech będę nam dziękuję. Boże, coś polskie. Teraz już zapraszamy Państwa na część mniej oficjalną, czyli na boisko. Tam będzie można posilić się obiadem, będzie można wypić kawę, zjeść pyszne ciasto, a przy okazji jeszcze posłuchać występu zespołu Leśne Echo. Górali Czadeckich, Pajana z Piławy Dolnej, Rozmaryn z Rogowa Sobuckiego i zespołu Strzegomianki. Od godziny 18 występem zaszczyci nas Teatr Franta. Około godziny 20 rozpoczniemy kresową biesiadę połączoną z zabawą taneczną z zespołem The Arrow oraz pokazem sztucznych ogni, który jest planowany na około godzinę 21.30. Serdecznie zapraszamy. Tak,
Dużo ładniejszych jest miast, lecz Lwów to jest jeden na świecie i z niego wyjechać tak gdzieś ja bym mógł, ta Mamciu, ta Skaś mnie Bóg. A gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie śpiewem się czulowi budzą ze snu. Tylko w Lwowie i bogacz i dziad to sam i każdy ma uśmiech na twarzy, a panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czy kurawa i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie, bo szkoda gadania, bo co chcesz pan Bóg, ta nie ma jak Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak i razem? Drodzy Państwo, kolejna lwowska piosenka, którą chcemy Państwu przedstawić, ale jest to piosenka zupełnie współczesna, o której muszę Państwu powiedzieć parę słów. Otóż jak zapewne Państwo wszyscy, ale to wszyscy doskonale orientują się, że zaraz po wojnie ludzie ze wschodu, którzy przybyli, osiedlili się we Wrocławiu, ba, co ja mówię, na całych ziemiach zachodnich, aż po Szczecin. Dlatego Wrocław nazywany jest takim drugim małym Lwowem. Drodzy Państwo, myśmy napisali taką właśnie piosenkę o tym prawdziwym Lwowie i o tym małym Lwowie o Wrocławiu. Posłuchajcie Państwo, Jasku, bierz te harmonie, zaiwaniaj, a ja będę śpiewał, no. Ja
nas nie masz, to jak nie był. Ja wrocławiak z Kozanowa. Co to jest Kozanów? Od Kozanów jak Łuczaków też mi się pole krzyki są. Pacjertowych dwąkowiaków, jak się porobiło to. Ja wrocławianie z Lwowa, najdolowski Dolny Śląsk, frajer z Kobyły. Krzyż wysoko podniesiony.